Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym przepisem na bardzo pyszne ciasto. Ciasto, które nazwałam trio. Ciasto składa się z trzech warstw: czekoladowej, jabłkowej i śmietankowej. Jest to ciasto bez pieczenia. Jego spód jest wykonany ze słomki ptysiowej. Możecie ją zamienić dowolnymi ciastkami bądź upiec biszkopt. Ciasto bardzo ładnie wygląda, jest naprawdę bardzo pyszne. Nie jest trudne do zrobienia, idealnie nadaje się na różne okazje. Bardzo gorąco Wam je polecam i zapraszam po przepis. Oto lista składników potrzebnych do jego przygotowania. Proporcje są na małą blaszkę, około 24 na 24 cm. Pod filmem znajduje się link do przepisu na blogu. Do przygotowania naszego spodu będziemy potrzebowali 200 g słomki ptysiowej. Dno blaszki wykładamy papierem do pieczenia i na dnie blaszki układamy słomkę ptysiową. Następnie przygotowujemy warstwę czekoladową. Do garnka dajemy 750 ml mleka, pół szklanki cukru, dwa budynie czekoladowe bez cukru po 40 g oraz jedną łyżkę kakao. Wszystko dokładnie mieszamy i gotujemy, wciąż mieszając, żeby nam się to nie przypaliło. Ma nam powstać gęsty czekoladowy budyń. Następnie do gorącego budyniu dodajemy 150 g masła. Wszystko dokładnie mieszamy, aby masło połączyło się z budyniem. Następnie gorącą masę wykładamy na słomkę ptysiową. Gorąca masa sprawi, że słomka ptysiowa stanie się mięciutka. Wyrównujemy i odstawiamy do wystudzenia. Następnie przygotowujemy drugą warstwę, warstwę jabłkową. Kilogram jabłek obieramy i trzemy na tarce o grubych oczkach. Następnie prażymy jakieś 10 minut. Gdy już będą miękkie, dodajemy do nich jedną galaretkę pomarańczową lub brzoskwiniową. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia i rozpuszczenia galaretki. Masę jabłkową studzimy i wykładamy ją na wcześniej przygotowaną masę czekoladową. Wyrównujemy i odkładamy do stężenia. I teraz przygotowujemy warstwę śmietankową. Do miski dajemy łyżkę żelatyny oraz 200 ml gorącej wody. Wszystko dokładnie mieszamy do połączenia, do rozpuszczenia naszej żelatyny. Następnie w misce ubijamy 500 ml śmietanki 30% z połową szklanki cukru pudru. Do ubitej śmietanki dodajemy ostudzoną żelatynę. Wszystko dokładnie miksujemy na najwyższych obrotach. Chwilkę, tak żeby po prostu żelatyna dokładnie połączyła się ze śmietaną. I tak przygotowaną masę wylewamy na stężałe jabłka. Wyrównujemy i wstawiamy do lodówki, żeby się to wszystko nam stężało. Na koniec nasze ciasto posypujemy czekoladą gorzką bądź deserową. Ciasto powinno postać w lodówce najlepiej całą noc, żeby wszystko dokładnie się stężało, smaki przegryzły. I gotowe. Ciasto, jak widzicie, bardzo ładnie wygląda, jest naprawdę bardzo pyszne, robi się je bardzo łatwo. Idealnie nadaje się na każdą okazję. Jego warstwy idealnie ze sobą współgrają. Bardzo gorąco Wam polecam ten przepis. Jak już wspominałam, spód możecie zrobić z dowolnych ciasteczek, z biszkoptów, upiec również biszkopt. Ja w tym przypadku wykorzystałam słomkę ptysiową, też się ona świetnie do tego nadaje. Jeszcze raz polecam Wam ten przepis i życzę smacznego.